I zgodnie z obietnicą, moi drodzy, dziś chciałbym poruszyć temat spowiedzi, sakramentu pokuty i pojednania i zatytułowałem sobie to nauczanie, jak się owocnie spowiadać. Jak się owocnie spowiadać, czyli tytuł nas już naprowadza, że będziemy mówili o spowiedzi, nie o tym, dlaczego się spowiadać, czy po co, tylko jak się spowiadać, czyli jak to robić, żeby to było owocne, czyli żeby to nas zmieniało, żeby to nas upodobniało do Jezusa Chrystusa. Ale na początku, właśnie żebyśmy mieli pewność, że jednak mamy się spowiadać, zadajemy sobie pytanie, dlaczego mamy się spowiadać i pozwólmy, żeby nam na to pytanie odpowiedział nie kto inny, ale sam Jezus Słowo. Dlaczego mamy się spowiadać? Pierwszy list świętego Jana Apostoła, rozdział pierwszy, werset 8. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. To jest dlaczego mamy się spowiadać. Mamy grzech. Jesteśmy grzesznikami, Słowo Boże nam o tym mówi i to jest powód, dla którego mamy się spowiadać. Jeżeli ktoś dalej to nie przekonuje, to niech sobie siądzie z pół godziny nad tym tekstem i już będzie przekonany. To jest jasne. Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy, jesteśmy kłamcami, nie ma w nas prawdy. I po co mamy się spowiadać? Werset dalej, werset 9. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. A Bóg jest dobry, jest miłosierny, łaskawy i mamy się spowiadać w tym celu, żeby spotkać się z Jego miłosierdziem i przebaczeniem. I o tym zapewnia nas Słowo Boże. Więc tyle na temat dlaczego i po co. I teraz jak. A więc chciałbym podać kilka myśli, także praktycznych, jako z jednej strony spowiednik, bardzo mało doświadczony, ale także jako penitent, już bardziej doświadczony. I będę też podawał pewne przykłady z praktyki spowiedniczej. Oczywiście nie ma tu nawet najmniejszej mowy o jakimkolwiek naruszeniu tajemnicy spowiedzi, bo ja sam nawet nie mam pojęcia, o kim będę mówił. Po prostu pewne przykłady ogólne, które będą nam obrazowały treści, które tutaj podam. I to wszystko jest po to, żeby trzymamy się celu. Chcemy uczyć się, jak się owocnie spowiadać i te przykłady nam też w tym pomogą. A więc będziemy chcieli się przez to nauczanie przyjrzeć poszczególnym częściom spowiedzi, sakramentu pokuty i pojednania, dlatego że owocność tego sakramentu zależy od naszego przygotowania i zaangażowania. Skuteczność jest zawsze taka sama, dlatego że skuteczność gwarantuje Jezus Chrystus i Kościół. A więc sakrament, jeżeli jest ważny, są spełnione warunki co do ważności, on jest zawsze skuteczny, czyli tam zawsze jest przebaczenie, dlatego że Jezus to gwarantuje. Ale owocność tego sakramentu, czyli to, jak on będzie bardzo nas zmieniał i jak będzie w nas oddziaływał, to już zależy od naszego zaangażowania i przygotowania. A więc mówimy o przygotowaniu i to jest pierwsza rzecz, jaką chcemy się zająć. Przygotowanie do spowiedzi. Spowiedź wymaga przygotowania, dlatego że to się należy Bogu, z szacunku do Boga. To nie jest jakieś pierwsze, lepsze spotkanie z kolegą na ulicy, że mogę cześć, cześć, wymienić kilka słów. To jest bardzo ważne, intymne spotkanie z Bogiem, do którego trzeba się dobrze przygotować. Do różnych ważnych spotkań, wydarzeń się przygotowujemy i podobnie do spowiedzi przygotowujemy się z szacunku do Boga i z uwagi na ważność tego spotkania. I od razu w przygotowaniu do spowiedzi może się pojawić pewna trudność. Trudność, która nosi tytuł nie mam się z czego spowiadać. Może ktoś się spotkał z tym w swojej praktyce spowiadania się albo od kogoś słyszał. Ja już wiele razy to słyszałem. Nie mam się z czego spowiadać. Co to może znaczyć? Z jednej strony osoba, która wypowiada takie zdanie, że nie ma się z czego spowiadać, może oznaczać, że bardzo, ale to bardzo płytko przeżywa chrześcijaństwo. Bardzo płytko. Tylko zewnętrznie. Na poziomie prawa. Czyli to mogę, tego nie mogę. Rybkę zjadłem w piątek, na mszy byłem,
No to z czego się spowiadać? Bardzo zewnętrzne, bardzo powierzchowne, na poziomie prawa. Wszystko w porządku jest ze mną, nic przecież nie złamałem, żadnego przykazania, więc z czego mam się spowiadać? A więc taka trudność oznacza właśnie bardzo płytkie przeżywanie w ogóle relacji z Bogiem. Tam prawdopodobnie w ogóle nie ma relacji z Bogiem. Tam jest właśnie chęć przestrzegania jakichś przepisów. A z drugiej strony taka trudność, że ktoś mówi, nie mam się z czego spowiadać, może też oznaczać brak przygotowania, że ta osoba też nie dba o przygotowanie, w ogóle nie podejmuje jakiejś refleksji nad sobą. I kiedyś właśnie spotkałem się z taką osobą, która właśnie mówiła przy spowiedzi, że ona ma bardzo duży problem ze spowiedzią, bo ona nie wie się z czego spowiadać. Nie wie z czego się spowiadać, bo mówi, że nie ma grzechów. Nie ma grzechów. I próbowałem zadawać pytania, jakieś różne sfery się pytać o małżeństwo, o pracę. I ta osoba mówi, że wszystko gra. Wszędzie, w każdej sferze jest wszystko w porządku. Pierwszy widzę taki przypadek. Jeszcze ta osoba gdzieś tam powiedziała, że lubi czytać dzienniczek siostry Faustyny. I jest haczyk, jest czego się uczepić. Mówię, jakby pani uważnie czytała ten dzienniczek, tam jest pokazane, że siostra Faustyna, ja mówię, wie pani co, mnie to denerwowało, jak to czytałem, że ona tam ciągle widzi jakiś grzech u siebie. No, na każdej stronie ona mówi, że jest nędzą, że jest biedą, że ma same grzechy. Jezus to potwierdza. On Jezus nie mówi, że nie, Faustyna, tylko faktycznie. Tylko, że ona miała takie poznanie siebie z bliskości Boga. A więc to nam pokazuje, że właśnie tym też jest świętość, zbliżanie się do Boga i coraz więcej widzę. A więc skoro ja nic nie widzę, znaczy, że jestem bardzo daleko od Boga. I to był jakiś taki haczyk, który pozwolił się złapać w tej spowiedzi czegoś. I właśnie święta Faustyna nam pokazuje to, że im bardziej się zbliżamy do Boga, tym więcej jest się z czego spowiadać. I teraz rozumiemy, dlaczego Jan Paweł II się spowiadał tak często, dlaczego święty Wincenty Paloti spowiadał się codziennie. To nam w ogóle się w głowie być może nie mieści. Dlatego, że był tak blisko Boga i miał tak dobre poznanie siebie. I to nie znaczy, że on się spowiadał, ten Paloti czy Jan Paweł, że nie wiem, że kogoś tam spowiadał się z jakichś różnych postaw wewnętrznych, jakichś czynów nie do końca z czystymi motywacjami. Bardzo głęboko. Więc, moi drodzy, lekarstwo na to, na tą trudność, nie mam się z czego spowiadać, jest takie, żeby Pan dał mi łaskę odkrycia bycia grzesznikiem. Że ja dostąpię takiej łaski, że widzę, że jestem grzesznikiem. To jest łaska. Tego nie jesteśmy w stanie jakoś posiąść, wypracować, tylko Bóg daje takie poznanie siebie, swojego serca, że faktycznie widzę. Ale w tym możemy podjąć pewną współpracę, bo co prowadzi do tego, żeby uznać się za grzesznika? Otóż, moi drodzy, prowadzi rachunek sumienia, codzienny. Codzienny rachunek sumienia. W duchowości chrześcijańskiej jesteśmy zaproszeni do tego, żeby każdego dnia modlić się rachunkiem sumienia. Jest modlitwa. I nie chcę tutaj szczegółowo podawać, jak on ma wyglądać, bo to nie jest temat tego nauczania. Być może kiedyś będzie okazja, żeby o tym powiedzieć, ale taki rachunek sumienia właśnie sprowadza nas do wewnątrz. Mamy okazję wejść w głąb swojego serca, przyjrzeć się zarówno swoim czynom, słowom, myślom, ale także właśnie intencjom, motywom, celom. A więc pozwala nam wejść w głąb. To jest bardzo ważne, dlatego że chrześcijaństwo przeżywane powierzchownie nie owocuje, ono nie zmienia, nie czyni nas innymi, nie upodabnia nas do Jezusa. I idąc dalej, moi drodzy, w przygotowaniu do spowiedzi bardzo ważny jest właśnie rachunek sumienia. I rachunek sumienia przed spowiedzią tak naprawdę też łączy się z tym codziennym rachunkiem, bo im ktoś jest bardziej gorliwy w codziennym rachunku sumienia, tym mniej potrzebuje czasu i energii włożyć do tego, żeby się przygotować do spowiedzi bezpośrednio, dlatego że on to wie, jest świadomy tego, bo codziennie nad tym pracuje i to widzi. Ale przyjrzyjmy się rachunkowi sumienia przed spowiedzią. Jak się przygotować do spowiedzi? A pierwsza rzecz, moi drodzy, to wymaga czasu. Wymaga czasu, ciszy, skupienia. Nie jest tak, że
że ustawię się w kolejkę 30 sekund, szybki filmik, co tam zrobiłem, czy zrobiłam i już przygotowane. Będzie bardzo płytkie, bardzo powierzchowne. Może uda mi się przypomnieć jakieś moje właśnie najcięższe przewinienia tego czasu, ale to będzie bardzo płytkie. A więc wejście w siebie wymaga czasu, jakiejś atmosfery, ciszy, skupienia. I też bardzo ważne jest to, że rachunek sumienia, nam się często może to niewłaściwie kojarzy z takim tropieniem grzechów, wyliczaniem grzechów. Czasem rachunek sumienia po łacinie to jest nazwane egzamen conscientiae, czyli badanie sumienia. Badanie sumienia. A więc to jest badanie swojego serca. Badanie tego, co dobre, ale też tego, co złe. I rachunek sumienia jest modlitwą. Jest to modlitwa, w której spotykam się z Bogiem, w którym szukam Boga, szukam dobra, które Bóg mi daje, Jego darów, dobrodziejstw i też na tle tego wszystkiego, co dobre, widzę jakieś, że ja to odrzucam, że ja tego nie dostrzegam, że ja tym gardzę. I katechizm Kościoła katolickiego zachęca do tego, żeby rachunek sumienia przeprowadzać na podstawie Pisma Świętego. Jest wiele fragmentów, które nam mogą pomóc w rachunku sumienia. Ja zalecam fragment z Ewangelii Świętego Marka, rozdział 12, wersety 30-32. Już przeczytam, co to jest za fragment i na podstawie jego bardzo łatwo i klarownie można dokonać rachunku sumienia. Marek 12, 30-32. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. A więc Jezus podaje nam dobrze znane przykazanie miłości. Miłości Boga, bliźniego i siebie. I to jest właśnie pewna metoda badania swojego sumienia, bardzo dobra i bardzo porządkująca, systematyzująca naszą przygotowanie do spowiedzi, naszą spowiedź, w ogóle naszą duchowość. A więc chcemy przyjrzeć się naszej relacji do Pana Boga, do innych i do samego siebie. To bardzo porządkuje. Porządkuje nasze życie i to też pokazuje, co jest najważniejsze. Najważniejsze zawsze jest relacja do Boga. To jest fundament, to jest coś, na czym budujemy. Później patrzymy na relacje do innych ludzi i na koniec relacje względem samego siebie. Tak jak Jezus mówi w tym przykazaniu. Najpierw mówi o Bogu, o bliźnim i o sobie samym. Więc chcemy zawsze, to jest propozycja, bo oczywiście można też rachunek sumienia dokonywać wobec 10 przykazań, czy kazania na górze, wiele fragmentów, które można wybrać. Wydaje mi się, że to jest takie dość proste i klarowne i pomocne. I ja dlatego proponuję, tak jak i wielu spowiedników. A więc przyglądamy się najpierw relacji do Boga. I co tam, czemu tam się przyglądamy? Popatrzymy się w ogóle, kim jest Bóg dla mnie. Czy jest dla mnie ważny? Czy to jest ktoś pierwszy w moim życiu, bo przykazanie mówi, będziesz z całego serca, z całej mocy. Czy faktycznie to jest osoba numer jeden w moim życiu? Czy on jest najważniejszy? Czy jemu są podporządkowane moje wybory, moje decyzje? Czy jemu ufam? Czy jestem posłuszny Jego Słowu? Pytam się o modlitwę moją. Jak wygląda moja modlitwa? Czy mam na nią czas? Czy w ogóle ona jest? Czy daję cenny czas Bogu? Czy jakieś tylko ochłapy? Przyglądam się mojej modlitwie. Czy ona jest głęboka, czy ona jest tylko powierzchowna, byleby coś odklepać, czy mieć zaliczone. Przyglądam się sakramentom, jak z nich korzystam, jak one są dla mnie ważne, czy faktycznie Eucharystia jest centrum mojego życia, mojego przeżywania niedzieli. Patrzę na moje korzystanie z sakramentu pokuty, czy ono jest regularne. A więc ja daję tylko takie, rzucam takie smaczki, żeby wiedzieć, wokół czego krążyć, ale oczywiście każdy z nas przygotowuje się indywidualnie i sam rozeznaje, jakie są przestrzenie, w których trzeba się przyjrzeć i w których widzi jakieś swoje grzechy, słabości, które trzeba oddać Bogu.
ale w relacji do innych. Jeżeli jestem w małżeństwie, to na pierwszym miejscu przyglądam się relacji do męża, do żony. Dalej przyglądam się relacji do dzieci, do rodziny bliskich, relacjom w pracy, wobec ludzi, których spotykam na co dzień. Właśnie na moją postawę względem drugiego człowieka, którego spotykam, może też szczególnie względem tych, których nie lubię, którzy są dla mnie trudni, którzy są dla mnie jakimś ościeniem, więc przyglądam się relacji do innych. I na końcu patrzymy na relacje względem siebie. Co tutaj patrzę? Jak wykorzystuję czas, który dał mi Pan Bóg? Czy rozwijam się, czy wykorzystuję swoje talenty, czy rozwijam swoje człowieczeństwo, czy nie zaniedbuję swojej duszy, swojego ciała także? Też tutaj patrzymy, przyglądamy się relacji do rzeczy materialnych, do tego, co posiadamy. Oczywiście pomocne są tutaj różne rachunki sumienia, które są w książeczkach, jedne są bardziej adekwatne, do nas inne mniej, ale to jest pewna pomoc, warto po to sięgnąć czasami, żeby też, czasami się spotykam z tym, że ludzie też no, nie wiedzą, co jest grzechem i to jest też, ja się dziwię czasami. I te rachunki sumienia też dają nam pewną świadomość, że pokazuje, że pewna rzecz, kwestia, czyn jest faktycznie złem, jest przeciwieniem się Bogu. Dobrą pomocą jest taka mała książeczka, taka mała reklama księdza Krzysztofa Kralki, Przygotowań do spowiedzi świętej i tam są też z tyłu rachunki sumienia w różnych metodach. I właśnie, tak jak powiedziałem, ta kolejność jest ważna w przygotowaniu, że Pan Bóg, inni i ja, bo to pokazuje często właśnie korzeń problemów z samym sobą czy w relacjach z nimi jest to, że nie ma w ogóle relacji z Bogiem. Albo ona jest płytka, powierzchowna, albo jest tam jakieś uchybienie. Często to jest źródło innych problemów. Idziemy dalej, moi drodzy. Kiedy nastąpi przygotowanie, albo to jest jeszcze w trakcie przygotowania, rachunek sumienia, a więc widzę, co w tych różnych sferach nie domaga w moim życiu. Przy rachunku sumienia, jeżeli komuś to pomaga, czasami warto sobie gdzieś to nawet spisać na jakiejś kartce. To może być pomocne w samym przygotowaniu się, żeby jak gdyby widzieć tak sobie w takiej panoramie, jak to moje życie wygląda. Oczywiście tą kartkę później niszczymy, ale w przygotowaniu może być to pomocne. Przynajmniej dla mnie, że kiedy sobie to zapisuję, łatwiej mi też to jakoś spamiętać i sobie usystematyzować. I kiedy widzę te moje grzechy względem Boga, innych, siebie, to w moim sercu ma się zrodzić żal. Żal i postanowienie poprawy. I tu właśnie chciałem powiedzieć kilka słów o tym, co to jest ten żal i postanowienie poprawy. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że żal to jest ból duszy i znienawidzenie popełnionego grzechu z postanowieniem niegrzeszenia w przyszłości. Jeszcze raz. Ból duszy i znienawidzenie popełnionego grzechu z postanowieniem niegrzeszenia w przyszłości. I żal za grzechy to jest właśnie pewna decyzja, dyspozycja mojej wolnej woli, że to jest na teraz, że ja teraz mam wolę zmiany i ja się nie zastanawiam, że może jutro, czy pojutrze, czy za dwa tygodnie w tej sferze może upadnę, to jest nieistotne. Na dziś, na teraz mam chęć porzucenia tego, mam wolę zmiany, mam pragnienie odrzucenia grzechu. Na dziś, na teraz, nie na jutro. Nie na za miesiąc, na dziś. To jest bardzo ważne. I może się rodzić pytanie, jak żałować grzechu, który był przyjemny, który mi się wydaje, że był całkiem spoko. Załóżmy, przychodzi nastolatek do spowiedzi, który sobie zapalił skręta. I on mówi, to było ekstra, księże. No przecież ja się tak czułem odlot. Jak mamy żałować rzeczy, które wydają się właśnie, wydają się przyjemne, dobre? W żalu za grzechy, moi drodzy, nie chodzi o to, czy to jest przyjemne, czy to jest nieprzyjemne, czy mi się to podoba. W ogóle nie rozpatrujemy w tych kategoriach, ale w żalu istotne jest to, że grzech zawsze niszczy. Jakikolwiek on by nie był, nawet jakby był przyjemny, on i tak niszczy. Dlatego, że Bóg tak mówi, że grzech prowadzi do śmierci, zapłatą za grzech jest śmierć. I on niszczy relacje do Boga, do innych i do mnie. Zawsze. Każdy
Nie ma innej opcji. Nie ma takiej opcji, żeby grzech nie niszczył. Zawsze grzech niesie śmierć i stąd się bierze żal, że ja to widzę albo bardziej wierzę Bogu. Nie sobie, że mi się wydaje, że to jest ekstra, ale Bóg mówi, że to jest niszczące dla mnie i dlatego żałuję. I katechizm podaje, że żal może być niedoskonały albo doskonały. Żal niedoskonały to jest taki żal, że właśnie widzę zło tego grzechu. Dostrzegam je i boję się konsekwencji tego. Boję się piekła, boję się też konsekwencji doczesnych wynikających z tego i żałuję. A żal doskonały, moi drodzy, to jest żal, który wynika z miłości do Boga. Że w niedoskonałym jest bardziej skupienie na sobie. Że ja widzę, że to mi tak troszeczkę, mnie to skrzywdziło, a w żalu doskonałym jest odniesienie do Boga. Że ja z miłości do Boga, że widzę, jak Bóg jest dobry, wspaniały, wielki i ze względu na to, że tym grzechem zniszczyłem relację do Niego, że z tego względu pojawia się żal. I to jest żal doskonały, z miłości do Boga. A więc żal to jest coś, co w sobie mogę wzbudzić, bo to zależy ode mnie. I niekoniecznie to jest związane z jakimiś odczuciami, emocjami. Idziemy już, moi drodzy, kiedy jesteśmy przygotowani, mamy w swoim sercu wzbudzony żal, no to już idziemy do spowiedzi. Już konkretnie idziemy do tego momentu, kiedy stajemy u kraty konfesjonału albo bardziej klęczymy. Co jest na początku? Pomijam wszystkie takie kwestie formalno-formułkowe, nie chcemy się tym zajmować, ale bardzo ważna rzecz, moi drodzy, i bardzo rzadko się to zdarza. To jest naprawdę bardzo pomocne, kiedy na początku osoba przychodząca do spowiedzi się przedstawi. Nie w sensie witam Krzysztof Augustyn do spowiedzi, tylko dosłownie kilka słów o sobie. Jestem księdzem, jestem żoną, jestem wdowcem, jestem studentem. Ile mam lat? Warto to powiedzieć, naprawdę. No jeżeli ktoś się krępuje, to nic nie poradzę, ale naprawdę to zaraz powiem też dlaczego. Warto wspomnieć, czy mam dzieci. Mam małe dzieci. Mam trójkę dorosłych dzieci. I warto powiedzieć zawód. Jestem pielęgniarką, jestem nauczycielem, jestem hydraulikiem. Już mówię dlaczego. To bardzo ułatwia rozeznanie, naprawdę, bardzo ułatwia kapłan, dlatego że my nie widzimy, ja naprawdę nie widzę, kto tam przyszedł. I to ułatwia rozeznanie, z kim mam do czynienia i ułatwia danie też adekwatnej nauki, bo inaczej się spowiada nastolatkę, inaczej się spowiada księdza, inaczej się spowiada matkę trójki dzieci, a inaczej osobę w podeszłym wieku. Inaczej. Każdą z tych osób się inaczej spowiada. A czasami, moi drodzy, naprawdę trudno jest rozpoznać, kto tam jest po tej drugiej stronie. I taki przykład podam. Kiedyś właśnie spowiadała się pewna osoba i ja byłem przekonany, że to jest dziecko. Po prostu no, głos był taki dziecięcy i myślałem, że to jest dziecko. I mówię, wiecie, jak się dzieci spowiada. No, Tak dzieci się pogłaszczy, żeby dzieci widziały, że to jest coś dobrego, pozytywnego, żeby chciały wrócić, tak? I mówię, że to dobrze, tylko tak jak do dziecka mówię, tak, wiecie, to tak trochę bez sensu. A później ta osoba akurat ucowała i się patrzy, to była kobieta dorosła. I sobie myślę, co za dureń ten ksiądz, co on tu w ogóle do niej gada jakieś głupoty. I wszystko by było dobrze, gdyby ta osoba po prostu powiedziała, że nie wiem, że jest matką, że jest dorosła, cokolwiek, a ja po prostu nie wiedziałem, no miała głos dziewczynki i mówiłem jak do dziecka i wyszedłem na durnia. I też ta spowiedź, no oczywiście ona jest ważna, rozgrzeszenie ważne, ale była mało włosna, no bo te porady to raczej to nic nie dały tej. I drugi przykład, z drugiej strony, w sensie drugiej płci, słyszę taki głos, taki dość gruby, taki bas i słyszę taki... słowa nie słuchałem mamy. I się zapytałem po prostu, ile lat ma ta osoba, bo już po prostu to zgłupiałem. I się okazało, moi drodzy, że to był dorosły mężczyzna, który też właśnie się spowiada nie słuchałem mamy. I teraz pytanie właśnie, czy on się tak spowiada od, nie wiem, 60 lat, prawda, że się nic nie zmieniło? Nie wiem. Ale naprawdę to ułatwia, czy może, nie wiem, czy to był jakiś...
nie wiem, czy to było małe dziecko i no udawało, że jest dorosłym facetem, no, no nie wiem, ja tego nie widzę. Dlatego tak troszeczkę właśnie na śmieszno, ale to jest bardzo po prostu ułatwia, naprawdę bardzo ułatwia, dosłownie kilka wyrazów się powie. Ja załóżmy, żebym się spowiadał u obcego księdza, który mnie nie zna. Jestem księdzem, 3 lata wikariuszem na parafii, prowadzę wspólnotę i wystarczy. I on już wie, z kim ma do czynienia, mniej więcej. Więc to jest, moi drodzy, bardzo ważne. Idziemy do wyznania grzechów. Konieczne, absolutnie w 100% konieczne jest to, żeby wyznać wszystkie grzechy ciężkie. To jest konieczne do ważności. Jeżeli celowo taimy jakikolwiek grzech ciężki, to jest świętokradztwo i lepiej się nie spowiadać w ogóle. Lepiej nie podchodzić, niż takie odstawiać rzeczy. Dlatego, że dziś wielu ludzi, moi drodzy, kłamie. I to jest, wielu ludzi kłamie przy spowiedzi, oszukuje. I to jest naprawdę smutne i przykre. Ale my nie jesteśmy też głupi i pewne rzeczy łatwo wychwycić i się domyślić. Ale no to jest taki człowiek sam sobie po prostu pętlę na swoją szyję wiąże. Więc wyznajemy wszystkie grzechy ciężkie od ostatniej spowiedzi. Grzech ciężki jest to w pełni świadomy, dobrowolny w materii ciężkiej. Więc nie chcę tego tematu rozszerzać. Świadomy, dobrowolny w materii ciężkiej to jest grzech ciężki. Ale moi drodzy, przecież jest tak, że jeżeli idę za Jezusem, On mnie zmienia. Idąc za Jezusem też doświadczam tego, że On mnie uwalnia od wielu grzechów i wielu tych, którzy już idą za Jezusem, no już nie ma na swoim koncie, że tak powiem, grzechów ciężkich. To teraz pytanie, to mam się nie spowiadać? No przecież nie mam grzecha, jak to niektórzy mówią, mam grzecha. Nie mam grzecha ciężkiego. Katechizm Kościoła Katolickiego, moi drodzy, mówi tak. Istotnie regularne spowiadanie się z grzechów powszednich pomaga nam kształtować nasze sumienie, walczyć ze złymi skłonnościami, poddawać się leczącej mocy Chrystusa i czynić postępy w życiu duchowym. Same plusy, samo dobro. Kościół bardzo gorąco zachęca do tego, żeby do spowiedzi przychodzić z grzechami lekkimi, jeżeli nie mam ciężkich, z grzechami lekkimi, dlatego że to pomaga mi walczyć ze złem, z grzechem, z pewnymi postawami, kształtować sumienie. A więc przychodzimy z wyznaniem grzechów i tak jak był rachunek sumienia do Boga, do bliźnich i do siebie, ja bardzo zalecam, żeby tak samo wyglądało wyznanie grzechów. Ja tak się spowiadam. Zawsze zaczynam od mojej relacji do Boga. Mówię, jak ona wygląda w tym momencie. Później przychodzę do relacji względem innych i na końcu mówię do relacji do siebie. Bardzo to pomaga. Bardzo to pomaga penitentowi, ale też bardzo pomaga spowiednikowi. I to też układa świetnie pewne rzeczy i znowu pokazuje, co jest istotą. Bo właśnie znowu różnie to bywa, ale czasami przychodzimy do spowiedzi, jesteśmy zafiksowani na jakiejś części swojego życia. Na przykład na 6 przykazaniu i ktoś od tego zaczyna. To nie jest najważniejsze. To nie jest istotą. To jest ważne. To jest pewna sfera bardzo ważna naszego życia, ale ona nie jest najważniejsza. Zaczynamy od relacji z Bogiem. Albo ktoś zaczyna od relacji z kimś tam, że się, nie wiem, tam kłóci czy coś. To jest ważne. Ważne być w zgodzie ze wszystkimi, ale najważniejsza jest relacja z Bogiem i od tego trzeba zacząć. I naprawdę bardzo zachęcam, żeby każdą spowiedź, jeżeli nawet przychodzę z jakimś grzechem ciężkim i chcę go koniecznie wyznać, żeby i tak zaczynać od relacji z Bogiem, nawet jeżeli tu nie ma grzechu ciężkiego. Dlatego, że, tak jak mówię, czasami jest tak, że ten grzech ciężki, który mi się zdarzył w jakiejś tam innej sferze, korzeń jest już tutaj. Że gdyby była autentycznie relacja głęboka z Bogiem, autentyczna modlitwa, to by nas często uchroniło przed innymi grzechami ciężkimi. Dlatego tu jest często źródło. Dlatego od tego zaczynamy. Bardzo do tego zachęcam, żeby zaczynać od relacji z Bogiem, relacje z innymi, relacje względem siebie i żeby tak wyznanie grzechów. Oczywiście to nie jest jakiś dogmat, że jeżeli ktoś zrobi inaczej, to też jest ważne, ale bardzo porządkuje. I moi drodzy, nazywamy grzech po imieniu, precyzyjnie. Nie wiem, nie na okrętkę, nie używam jakichś sformułowań ogólnych, w których nie wiadomo, o co chodzi. Naprawdę czasami to jest tak dla mnie trudne, bo ja nie chcę wyjść na takiego, że się dopytuję, ale czasami ludzie gadają, wiecie, takie ogólniki i wyjdzie, że się czepia, że się pyta.
Trzeba powiedzieć dokładnie, precyzyjnie, o co chodzi, z czym przychodzę. Dlaczego? Bo ja tego potrzebuję. To tak jak przyjść do lekarza, są tutaj ludzie związani z medycyną, przychodzę do lekarza, panie doktorze, pani doktor, boli mnie noga. Pani doktor się patrzy, no gdzie? No tu stopa, kolano, nie, noga mnie boli. I ona mówi, no to trzeba amputować. A tu trzeba było tylko, nie wiem, nasmarować maścią kolanko, prawda? I tak samo jest w spowiedzi. No ktoś przychodzi, ja nie wiem, ja nie jestem od tego, żeby się domyślać. Żaden ksiądz, chyba że się spowiadać u ojca Pio jakiegoś współczesnego, tam ma wniknięcie, o co biega. No ja niestety tego nie mam jeszcze i też nie znam takich, moi koledzy też chyba nie mają. W każdym razie, troszeczkę żartuję, ale to naprawdę jest potrzebne penitentowi, żeby on się też zmierzył z tym. Właśnie bardzo dobrze to mówił ojciec Wojciech, który prowadził rekolekcje. Na przykład mężczyźni przychodzą, dorosły facet mówi i mówi coś w stylu, oglądałem nieprzyzwoite rzeczy. I ten ojciec mówił, a weź to, powiedz, że oglądałeś pornografię, powiedz to. Usłysz to. Nie, że to na okrętkę coś gadasz, nie wiadomo co, nieprzyzwoite, co to jest. Nazwij to. I tak jest moja droga z każdym grzechem i to naprawdę nas uwalnia, jak my się z tym zmierzymy, z tym też bagnem, który jest w naszym życiu. Że my zobaczymy, że faktycznie ja taki jestem, ja jestem do tego zdolny. Ja tego bardzo potrzebuję, żeby dać dobre lekarstwo, żeby też ksiądz, który reprezentuje Chrystusa, żeby też pouczeniem i pokutą dał dobre lekarstwo. Dlatego, że spowiedź to nie jest, moi drodzy, prysznic, że ja wchodzę, zmywam z siebie, wychodzę. Czy można tak potraktować spowiedź, ale to nie będzie owocne. Ja bym spowiedź bardziej porównał do operacji na otwartym sercu. Tu trzeba zagłębić się, każdy ruch jest precyzyjny, ważny, istotny. I dlatego to jest ważne, żeby nie tylko wyznać też sam czyn, ale pewne okoliczności tego czynu. Na przykładzie, ktoś mówi, kradłem, ale no o co chodzi? Ale co pan czy pani ukradła? Nie wiem, wziął jakieś dokumenty z pracy i mu się spinacz obsunął i ten spinacz ma na chacie i ukradł go? Czy gdzieś tam obrabował bank na 100 milionów? No ja nie wiem tego, skąd ja mam to wiedzieć? Więc to jest ważne, żeby powiedzieć co, pewne okoliczności. Czy ktoś mówi, kłamałem, ale w jakiej sprawie? Ktoś się zapytał, wszystko dobrze? Wszystko dobrze. A jest do... i skłamałem, tak? Żeby powiedzieć, nakreślić chociaż no, minimum okoliczności tego, o co w tym chodzi. No bo właśnie no, nie wiadomo. Jak się słyszy tylko takie coś, nie wiadomo, o co w tym chodzi. I ta spowiedź będzie płytka i nie będzie owocna, nie będzie zmieniała. Moi drodzy, króciutko, to jest przy wyznaniu grzechów dość kwestia ważna. Wstyd. Każdy z nas się z tym spotyka. Dlatego, że to jest cecha człowieka. Normalny człowiek się wstydzi. Tylko człowiek zaburzony jest bezwstydny. Normalny człowiek się wstydzi. Jest wstyd, nazwijmy to pozytywny, jest wstyd negatywny. Wstyd pozytywny to jest taki, że ja no, nie latam tu po dzierżoniowie i nie mówię wszystkim, jakie mam grzechy. Się wstydzę tego. To jest wstyd pozytywny. Nie mówię każdemu, wszystkim. Byście wiedzieli też, żebyście odeszli ze wspólnoty. A wstyd negatywny to jest taki, że ja nikomu tego nie powiem. Że się wstydzę nawet kapłana, który jest w imieniu Jezusa Chrystusa tutaj. I to jest wstyd, który mnie zamyka w sobie, który sprawia, że ja się kiszę z tym grzechem. I to jest wstyd, który chcemy przełamywać. Wstyd taki ludzki. I on jest, i każdy z nas się z nim mierzy. Jedni bardziej, inni mniej. Ale chcemy, to jest wstyd, ten wstyd jest po to, żeby go przełamać. Z nim się zmierzyć, nie poddawać się jemu. I pomocą jest to, że moi drodzy, naprawdę księża się nie dziwią grzechami. Z racji tej, że ja się sam spowiadam co 2 tygodnie, a czasami nawet i częściej jak trzeba. I naprawdę ja nie chodzę do spowiedzi się pochwalić, jak jestem świetny. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest nasza codzienność. To tak jak ktoś do lekarza przychodzi, lekarz mówi, proszę się rozebrać. Ktoś się rozbiera, lekarz patrzy. No co tu pan? Tu są lekarze, to mogę się zapytać. Jest tak, no. Lekarz patrzy, no znowu pacjent, no kolejny. No w sensie, że
to go nie ekscytuje, no. Naprawdę, my, księża się tym jakoś nie ekscytują, jak słyszą, wiecie, no, ludzkie bagno się słyszy. To nie jest nic ekscytującego, naprawdę. Ale mówię to po to, że naprawdę nie ma się co wstydzić, że nie wiem, że ksiądz będzie na mnie krzywo patrzył, no. To jest tak jak lekarz, no pójdziesz do lekarza, się rozbierz i co? Już lekarz się będzie krzywo patrzył? Nie, dla niego to jest normalne. I tak samo dla księdza to jest normalne. Jak ktoś przychodzi, wyznaje grzechy, co pan takie grzechy? I ksiądz już skąd wyznał wypad, bo się zdziwił. Oczywiście nie ma czegoś takiego. Naprawdę, nie ma czegoś takiego, że... Chociaż ja się przyznam, że raz w życiu się śmiałem w konfesjonale. Ale to było naprawdę śmieszne. I oczywiście nie dałem poznać tego tej drugiej osoby, broń Boże, nie, ale po prostu już w duchu myślałem, że wybuchnę. Ale to naprawdę było śmieszne, moi drodzy. Oczywiście. Więc tak jak u lekarza, odkrywamy miejsce, pokazuję. Panie doktorze, boli mnie tu, tak i siak. Tak samo do spowiedzi przychodzę, dokładnie odkrywam miejsca mojej duszy. Gdzie mnie boli, w którym miejscu, jak to się stało, jakie są symptomy tego. Po to, żeby dostać dobre lekarstwo. Po to, żeby właśnie ksiądz nie gadał, jak do dziewczynki małej, a tu ma kobietę, która ma trójkę dzieci. I później ona patrzy, co za dureń w ogóle, co mi gadał. Po to to robimy, moi drodzy. Żeby dostać dobre lekarstwo. Żeby lekarz mi tej nogi nie uciął, tylko żeby kolanko nasmarował maścią. Dalej, moi drodzy, to są bardzo ważne rzeczy, ale już niedużo. Dalej, moi drodzy, zadośćuczynienie, króciutko, bo to jest też bardzo ważny element spowiedzi, do ważności. Co to jest? To jest to, co jest po spowiedzi. Czyli spowiedź się nie kończy w momencie, kiedy ksiądz odpuka już... Z nas schodzi całe ciśnienie i jest dobrze, ale jest jeszcze zadośćuczynienie, czyli naprawienie zła, przynajmniej próba, więc trzeba coś oddać, te spinacze do biura, czy ten milion z banku. Trzeba przeprosić, trzeba czyjeś dobre imię, jak gdyby odzyskać, powiedzieć dobre słowo. Rozumiemy, to jest proste, więc... Zadośćuczynienie jest po to, żeby odkręcić zło, przynajmniej pokazać, że nam zależy, że chcemy. I tyle wystarczy. I moi drodzy, owocność spowiedzi, jak ją mierzymy? Po czym poznać, że spowiedź była owocna? Na pewno nie mierzymy jej emocjami. To nie, że ja wychodzę od spowiedzi zadowolony, ale była spowiedź, ale jestem zadowolona. Czy zadowolony. Bo mogę być zadowolony bardzo ze spowiedzi, bo mi troszkę ulżyło, a może ona być w ogóle nieowocna, dlatego że ktoś poszedł, żeby tylko wycisnąć rozgrzeszenie, bo ma karteczkę do podpisania. Tak jest często, moi drodzy. I coś tam, jakieś takie śmieci mówią w tym konfesjonale dorośli ludzie, jak się spowiadają jak dzieci do pierwszej komunii. No i są uradowani, no bo mają ten podpisik i jest super, nie? Ale to raz, że to nic nie daje, a jeszcze oni sami siebie tym krzywdzą. Więc nie zależy od naszych emocji. Kiedy spowiedź jest owocna? Kiedy szczera, czy kiedy otwieramy swoje serce, całkowicie szczerze nazywamy wszystko po imieniu, tak jak jest. Wtedy, kiedy jest żal, czyli widzę zło i chcę się od tego odwrócić. I wtedy, kiedy otrzymuję rozgrzeszenie. To mogę mieć 100% pewności, że to przyniesie owoce, że to będzie owocne. Ja pamiętam ze swojego życia takie spowiedzi. Na przykład z życia, kiedy studiowałem jeszcze we Wrocławiu. To właśnie mieliśmy takie, że z kolegą, żeśmy sobie chodzili do spowiedzi takiego spowiednika we Wrocławiu, taki starszy troszeczkę już ksiądz był i on po prostu był tak wymagający, że ja pamiętam po prostu z mokrą koszulką wychodziłem ze spowiedzi. I wychodzi kolega taki po tej spowiedzi, mówi, ty żyjesz? Mówi, żyję, teraz ty. I po prostu żeśmy wychodzili spoceni jak szczury po tej spowiedzi, bo ten ksiądz naprawdę nie był taki, że głaskał nas tam. Ale do czego zmierzam, że to była nieprzyjemna spowiedź. Tak to jest trochę masochiści, chodzili, żeby ten ksiądz nas tam przeorał, ale to było bardzo nieprzyjemne. I pamiętam też seminarium, kiedy się zmagałem jakimiś tam swoimi trudnościami, takie spowiedzi bardzo mocne u ojców duchownych, kiedy po prostu no, mnie zrąbali nieźle na tych spowiedziach. I to było bardzo nieprzyjemne, ale te spowiedzi bardzo owocne.
Więc nie mierzymy ich emocjami, tym, że czy było przyjemnie, czy nieprzyjemnie, właśnie z jakim odczuciem wychodzę. Oczywiście spowiedzi często towarzyszy taka lekkość, że wychodzę z konfesjonału, jakbym zrzucił tonę kamieni z pleców. Jasne, tak często jest, ale jeżeli to się nie pojawi, a te wszystkie warunki, żeśmy spełnili, to nie mamy co sobie wyrzucać, że może coś było coś nie tak z tą spowiedzią. O jednej kwestii zapomniałem, którą chcę dopowiedzieć. W kwestii wyznania grzechów. W kwestii wyznania grzechów, moi drodzy. To jest bardzo ważne. W kontekście formacji. Dlatego, że teraz był podręcznik Dwie drogi. Jeżeli ktoś głęboko go przeżywał, tam mogły się otwierać oczy wielu z nas. Czyli sumienie zdobywało coraz większe poznanie tego, co jest złe. I się okazywało, że na przykład pewien grzech popełniłem, czy popełniłam ileś tam lat temu. I co w takim wypadku? Więc oczywiście z tym grzechem przychodzimy do spowiedzi, oddajemy go w spowiedzi, ale z takim wielkim spokojem, z wielką ufnością w to, że Bóg jest miłosierny, łaskawy. Broń, Panie Boże, nigdy nie katujemy siebie za coś takiego. Dlatego, że to jest niemiłosierdzie dla samego siebie, dlatego, że ja tego nie wiedziałem. Nie wiedziałem. Owszem, to było zło, to niszczyło, ale nie było mojej świadomości. Więc nie możemy sobie wyrzucać tego, bo czasami ludzie po latach się dowiadują pewnych rzeczy i sobie bardzo mocno wyrzucają to. Nie można sobie tego wyrzucać. W sensie mieć do siebie pretensji i się tym męczyć, katować. To jest niemiłosierne dla siebie. Więc przychodzimy, oddajemy to Bogu w sakramencie pokuty, żeby On to zmazał, przykrył swoim miłosierdziem z wielkim spokojem, z wielką ufnością. Już ostatni punkt, moi drodzy. Częstotliwość spowiedzi i stała spowiedź. Według mnie człowiek, który jest we wspólnocie, który się formuje, który rozważa Słowo Boże, powinien spowiadać się minimum raz w miesiącu. To jest górna granica. Raz w miesiącu spowiedź. To jest właściwie zalecenie dla każdego chrześcijanina, żeby się spowiadać raz w miesiącu. Ja pamiętam, że jak byłem właśnie przed seminarium jeszcze, że tak nas mama nauczyła, że co miesiąc do spowiedzi chodziliśmy. I naprawdę to jest bardzo ważne, żeby się spowiadać regularnie, raz w miesiącu. Oczywiście, jeżeli jest potrzeba, to częściej. Jeżeli jest potrzeba co tydzień, to co tydzień. Jeżeli jest potrzeba codziennie, to codziennie. Jak mam grzech ciężki na sumieniu, to po prostu lecę do konfesjonału. Lecę w podskokach. Nie ma, że czekam, że kiszę. No na co czekam? Jak mam grzech ciężki na sumienia, oczywiście, zrozumcie, nie, że lecę jakimś wielkim strachem, opieką, no nie, z wielką ufnością lecę do taty, do złapać się miłosierdzia Boga, ale nie trzymam tego w sobie, bo grzech niszczy, on będzie kisił, pracował, szatan będzie w zemię robił sobie, co będzie chciał, jak jestem w grzechu. I właśnie jak mam czytać Słowo, jak mam rozeznawać, jak mam słyszeć Boga, jak żyję w grzechu, jak nie jestem w Jego łasce, no to nie da rady, no po prostu to jest niemożliwe. Więc kiedy widzę, że mam grzech, to nie ciężki, to nie czekam, aż ten miesiąc mnie, tylko lecę od razu. Idę do księdza, łapię, spowiadam się. I moi drodzy, na koniec, jakie są korzyści tego, że na przykład spowiadam się u jednego księdza, bo to jest bardzo wartościowe. To jest naprawdę mega cenne, dlatego że ten ksiądz mnie po prostu zna. Ja już nie muszę przychodzić i mówić, jestem księdzem 3 lata, taki, siaki, no już tego jasne, że nie mówię, bo on zna moją historię, zna jakieś grzechy wcześniejsze, wie jak to było rok temu, 2 lata temu i on mówi, zobacz Krzyk, w zeszłym roku w tym czasie było tak samo, zobacz, że to jest pewien mechanizm, to się powtarza. Więc to bardzo ułatwia pracę nad sobą. Jeżeli ktoś naprawdę chce konkretnie wziąć się na pracę duchową, bardzo ułatwia stały spowiednik. I to też pozwala właśnie pogłębić spowiedź. Bo ten spowiednik może coś dopytać, może zobaczyć jakiś niuans, coś zarzucić, jakiś taki haczyk Boży i tą kwestię wyciągnąć. Naprawdę to jest bardzo pomocne. I moi drodzy, już ląduję. Zdaję sobie sprawę, że jest długo, ale to jest też, to jest tak ważne i tak istotne.
I wielu z nas ma tutaj wiele naprawdę do pracy i chcielibyśmy sobie wziąć to do serca. Spowiedź jest zawsze skuteczna. Zawsze. Dlatego, że tam jest Jezus Chrystus, On przebacza, rozlewa miłosierdzie. Ale owocność, czyli to, czy ta spowiedź będzie mnie przemieniała, czy będzie mnie czyniła prawdziwie chrześcijaniem, uczniem Jezusa Chrystusa, to zależy od mojego zaangażowania, przygotowania, od mojego serca włożonego w przeżycie tego sakramentu.